Pizza z chleba tostowego, czy to jest możliwe? Oczywiście, że tak. Wystarczy, że weźmiesz chlebek i ułożysz go na blachę do pieczenia i ciasno ściągniesz. Następnie użyj keczupu koncentratu. Ja użyję keczupu z dyni. Rozsmaruj po całości. Tak jest, tak, rozsmaruj wszystko po całości. Oregano. Rozetrzyj w dłoni i posyp po całości. No w ten sposób. Pieczarkę ścieramy na tarce. O, tak jest. Mieszamy razem z pieczarką i smażymy na masełku przez chwilę. Następnie umieszczamy na pizzę. Przerozgrzaną patelnię dodajemy pieczarkę z cebulką. Jeszcze wyłóż pieczarkę. Szynkę zakuj w plasterki. Paski i kostki. Szyneczkę rozrzucamy po całości. Jak to woli. Więcej, mniej możesz zrobić na połówki, więcej z szynką, więcej z salami. Jak to woli. Salami. Tak. Naszą pizzę dodaj paprykę skrojoną w koszyk. A tak jest. Następnie dodaję oliwkę. Teraz czas na kukurydzę. Posypuj wszystko kukurydzą. O właśnie, tak jest. Ale smacznie wygląda, ale smacznie wygląda. Posyp jeszcze wszystko, żeby było. Tak jest. Hop, sasa. 180 stopni, piekarnik z termoobiegiem i nasza pizza około 15 minut w piecu. Jeżeli podobał się przepis, to zwyczajnie udostępnij go znajomym. A ja zdejmuję naszą pizzę. Zapraszamy również do naszej grupy patronackiej. Dzięki Tobie możemy spełniać się i rozwijać naszą pasję. Po więcej przepisów sięgaj hashtag gotuj i baca. O, radości!